siema mordeczki. Podjeżdżamy właśnie pod warsztat. Dawno mnie nie było. Miałem, jak to mówi Mirek z Instagrama, syndrom wypalenia influencera. Jesteśmy pod warsztatem. Dzisiaj rozpoczynamy pracę z białą klasyczną kuchnią. Temat taki w miarę prosty, nic skomplikowanego w tym nie ma. Ja mam na sobie formatki, musimy je rozładować z tego tytułu, że jeszcze ogólniarki nie ma. Zaczniemy od czego? Zaczniemy od samego początku. Najprawdopodobniej na pierwszy ogień pójdzie odwiercenie boków i wieńców szafek stojących na wielowrzecionówce. Następnie złożenie całego słupka, rozpisanie sobie szuflad. Tylko nie wiem, czy mam projekt od tej kuchni w ogóle na warsztacie, czy nie został w domu. Nie jest tam nic, nie ma tam w tym nic wielce skomplikowanego. Zobaczymy zaraz, formatek trochę jest. Jeżeli nic się nie pomyliło, no to wszystko powinno pójść sprawnie. Okucia, zawiasy z Bluma, szuflady z Emuki, będą to werteksy cienkościenne, bo klient nie chce relingów. Z racji tego, że nie podeszły mi cienkościenne hefle, to staram się po prostu montować werteksa. Może nie tyle, że mi nie podeszły, no ile jakościowo ten werteks przemawia do mnie bardziej. Cenowo jest droższy, no bo jest droższy od Emuki, ale od tego, od hefle. No ale nic na to nie poradzę, bo tutaj akurat cena to będzie grała taką drugoplanową rolę. Kuchnia jest prosta, korpusy stojące 760 mm, wiszące 1138 bodajże, nie pamiętam. Szafki wiszące są tylko na jednej ścianie, blat wchodzący w okno, w parapet i to jest tyle, nie? Zabieramy się za rozładunek samochodu i za zrobienie ze wszystkim porządku, posortowanie i posegregowanie tego, więc widzimy się niebawem już na warsztacie. No dobra, jesteśmy z powrotem już przy naszych formatkach. Ja je rozładowałem, przerzuciłem na nasz stół jezdny. Są posegregowane boki szafek stojących, boki szafek wiszących, wieńce wiszących szafek. Wszystko jest generalnie posortowane. No i teraz zaczniemy od tego, że ja najpierw na wielowrzecionówce odwiercę sobie nasze boki szafek stojących, żeby uwolnić sobie te płyty leżące tu na dole, które będą nam służyły za słupek. Następnie po odwierceniu tych szafek będę musiał zrobić nut, bo nut nie został zrobiony pod HDF-kę, pod plecy naszego słupka wiszącego, naszego słupka na piekarnik, sorry. Tak więc nut będzie robiony na 70 mm bodajże od tyłu. Nie pamiętam, mam już chwilę ustawiono, więc nie będę tego tam udoskonalał po 100 razy. No i będę miał wolny ten bok, będziemy mogli sobie skręcać nasz słupek. Słupek będzie cały skręcany. Wymierzymy sobie tylko położenie samego naszego piekarnika. Piekarnik będzie się licował wysokością mniej więcej z naszym blatem kuchennym. Pod piekarnikiem znajdą się dwie szuflady i to będzie tak naprawdę tyle. Boki wieńce szafek stojących też będziemy mogli od razu odwiercić na wielowrzecionówce i zacząć składać wszystko do kupy. Tak więc ja przestawiam kamerę, robimy krótkie jakieś tam timelapsy, żebyście widzieli, w jaki sposób teraz i na wielowrzecionówce pracujemy, i w jaki sposób ja to wszystko odwiercam, jaki mam na to teraz system. Okazało się, że nie mam dwóch boków do naszej wyspy, bo są to boki o wymiarze 760x450 mm. Z tego tytułu, że blat, który będzie na wyspie kuchennej, będzie blatem 60, bo ta wyspa nie może być za duża. Tak więc będziemy musieli wyciąć jeszcze, akurat tak się składa, że z tego samego materiału mamy 760 płyty, które zostały, więc sobie z tych 760 na 510 zrobię dwie 450. Będziemy to wszystko po prostu do kupy skracać. Przestawiamy się, ja ustawiam sobie wielowrzecionówkę i zaczynamy działać. Ode mnie jest to tyle. Widzimy się już w tamtym miejscu.
Boki szafek stojących mamy odwiercone. Zostają nam wieńce. Bierzemy się za odwiercanie wieńców. Znowu kolejny time-lapse. Time-lapse, tak nazwijmy to profesjonalnie. No i co? I szafki stojące będą w sumie gotowe. Ja już mam tak naprawdę bok słupka naszego na samym wierzchu, ale tym się zajmiemy później. Jak się człowiek śpieszy, to się dupa cieszy. Nie uwzględniłem jednego wymiaru. Zrobiłem dłuższą formatkę, ale na całe szczęście jest tak, że zawsze to możemy poprawić. Ten nieszczęsny kompresor załączający się co chwilę, ale to jest nic. Słuchajcie, zaczynamy działać. Działamy w sposób zdecydowany i dość prosty. Mamy do złożenia tak, co wy będziecie widzieć. Może ja opuszczę tą kamerę z deczka. Będziecie widzieć tak. Na jednej ścianie mamy lodówkę 70, szafkę 60, otwieraną klasycznie, zlewozmywak 70, najprawdopodobniej szuflada na sortowniki, zmywarka 60, szafka 53. Później druga ściana jest to szafka rogowa setka, indukcja 70, pod nią szufladę, 70 szuflady, słup 60. Na tej ścianie całej mamy tutaj wszędzie szuflady. Tych szuflad będzie 3 pod indukcją, 3 tu, i 2 w słupie, czyli łącznie mamy 8 szuflad do zrobienia. No i co? Szuflady mamy rozpisane, będą to werteksy, tak jak wam już wcześniej wspominałem, wysokości rozpisałem, bo był mi potrzebny do tego kalkulator, aby się nie pierdyknąć. Ale do tego momentu wrócimy nieco później. Teraz jest klaps. Ustawiamy się tu i zaczynamy wszystko kręcić. Teraz w międzyczasie powiem wam jeszcze dwie rzeczy, takie dość ciekawe. Szafki stojące wszystkie składamy na kołek samowiert. Szafki wiszące robię na mimośrody, nie na mimośrody, tylko na lamelki i na samowierty. Z tego względu, że idzie mi dużo szybciej odwiercenie szafek pod mimośrody, tych pod kurwa, przepraszam, miałem nie przypinać, pod lamelki, niżeli pod same kołki. Zaczynamy składanie, zaczynamy od tych pierwszych szafek, które mają być szafkami tymi prostymi na tą jedną ścianę bez szuflad, więc to będzie szła robota bardzo szybko. Postaram się ustawić kamerę tak, abyście jak najwięcej widzieli. Ale generalnie robota jest prosta. Każdy mówi, że stolarze zarabiają w pyte siana. Robota jest łatwa, prosta, przyjemna. Więc mam nadzieję, że chociaż wy tak nie uważacie. Kurwa, ja zapomniałem, że to nie ten bit w ogóle. Dlaczego przerzuciłem się z powrotem na wykonywanie korpusów z użyciem kołków? Powiem w ten sposób, bo mogę. Rozumiecie, bo mogę, nie? Generalnie
wpadłem to w taką już może powiedzmy to bardziej rutynę, że wykonuję to z tego tylko i wyłącznie tytułu na kołki, że jak wiem, że chłopaki jak będą skręcać szafki, to też będą musiał je nawiercać, więc po prostu, aby wielowrzecionówka nie stała jak brzoza w Smoleńsku, no to jadę po prostu na kołek samowiert. A robota jest naprawdę łatwa, prosta i przyjemna, nie? Więc tak to wygląda. I posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się tylko tak przypomniała przy tych wkrętach, których teraz obecnie używam. Aby na przykład trawersy nawiercam. Sorry za jakość głosu w ogóle, ale jest mały problem, bo na nowym urządzeniu telekomunikacyjnym, w moim tak zwanym telefonie, nie działa już tamten mikrofon, który miałem, więc nie wiem. Kurwa, taki haker jak ja i wiecie, nie ogarnia podstawowych tematów. I z trawersami się nieco schytrzyłem, to wam mogę powiedzieć. Trawersy jak rozpisuję je na 100 mm, ale wcale ich setek nie robię. Z tego tytułu, że czasami jest tak, że z pasa płyty widzę, że generuje się odpad o szerokości 80 mm, to ja to 80 mm wrzucam na trawers. I nie patrzę na to, czy to będzie wygodne w użytkowaniu, czy nie. Po prostu tak robię. Żeby nie generować tych odpadów płyty, które i tak gdzieś tam później się chce czy nie chce nabrstwiają. Tak więc wolę to robić na zasadach jak najmniejszej ilości odpadów. Chociaż w sumie idzie zima, węgla nie ma, więc będzie trzeba się czymś grzać, nie? Będzie to najprawdopodobniej płyta biurowa. Teraz słuchajcie, istotna kwestia, chyba jedna z najistotniejszych. Szuflady, a raczej otwór pod wkręty do werteksu dajemy nie na odległości 51 mm, a na odległości 55. Z tego tytułu, że sam producent przewiduje ten otwór montażowy 37 mm od dolnej krawędzi prowadnicy. Tak więc 37 mm plus nasze 18 mm daje na 55 mm. Możemy sobie swobodnie zaznaczyć już teraz na naszym korpusie. Chyba wiecie, jak to się robi.
Ale dobra, te proste etapy, to wszystko, co widzieliście pewnie w bardzo dużym przyspieszeniu, znacie doskonale. Teraz zajmiemy się wytrasowaniem miejsca, a raczej położenia naszych prowadnic względem całego naszego korpusu. Prowadnic, które, tak jak już wspomniałem Wam wcześniej, będą prowadnicami firmy MUK. Cienkościenne werteksy. Nie skupiajmy się zbytnio na tym, dlaczego akurat te szuflady, a nie jakieś inne, ale skupimy się na ich rozpisaniu. Tak jak zawsze się starałem rozpisywać wszystkie szuflady, czy to z Matrixa, z Hafele, czy to z Modern Boxa, tam z GTV-a, czy chociażby Bluma. I jak to zrobić prawidłowo? Wszystko objaśnię, bo mamy to zapisane w naszym magicznym kajecie. Piździernik, nie jest piździernik, jest właśnie. Dobra. Tak jak Wam tłumaczyłem poprzednim razem. Zróbmy to w ten sposób. Prowadnica pierwsza jest wiercona na wymiarze 55 mm, czyli do 37 mm do środka tego otworu dodajemy sobie 18 mm, czyli grubość naszego wieńca. Otrzymujemy wymiar 55 mm. Teraz do wysokości naszego frontu dodajemy wymiar szczeliny 4 mm, 3, kto jak chce. Plus dodajemy sobie 55 mm. Otrzymujemy 362 mm. Przy ostatniej prowadnicy, trzeciej w naszych szufladach, będzie to wymiar 303 plus szczelina plus znowu wymiar naszego frontu, czyli 303 plus 4 i dodajemy sobie 55, ten wymiar. Otrzymujemy 669 mm. Montując prowadnicę na tych odległościach, na tych wysokościach, mamy zawsze pewność tego, że każda z naszych prowadnic wyjdzie na tej samej wysokości. Znaczy może nie, że każda z prowadnic wyjdzie na tej samej wysokości, tylko mocowania frontów będą ustawione na szablonie na jeden, tak jakby powiedzmy to, wymiar, którego będziemy się po prostu trzymać. I teraz sobie zaznaczamy 55 mm, 362 mm i 669. Teraz za pomocą kątownika, czegokolwiek jak Wy tam sobie uważacie, przynosimy sobie te wymiary po to, aby nasza kreska przy szablonie z firmy Bloom była widoczna. Nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że wymiar zdejmujemy od odległości naszego dolnego wieńca. Wkrętarka szablon z Blooma, jedna i druga firma się ze sobą nie gryzie, więc spokojnie. Nie musicie się obawiać, wszystko jest wykonywane w systemie tym 32, powiedzmy to. I możecie sobie swobodnie odwiercić przy użyciu szablonu z firmy Bloom prowadnicę, znaczy się miejsce pod prowadnicę waszych szuflad. W tym wypadku cienkościenny werteks. No i słuchajcie, w ten oto sposób kończymy dzisiejszą pracę na warsztacie. Ja Wam dziękuję za cierpliwość i chęć oglądania mnie. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to wiedz, że grzeszysz. I w tym momencie powinieneś nacisnąć dzwoneczek, dać kciuka do góry i zostawić po sobie coś w postaci komentarza.
Negatywny czy pozytywny, ja tam akurat każdą krytykę traktuję tak samo. Niebawem widzimy się w drugiej części, w której to, muszę się napić, bo mi w gardle zaskoczył. W której to części pokażę Wam, jak będziemy wykonywać słupek, to całe nutowanie pod niego. A tak w ogóle teraz stoję i tak patrzę z boku na tą płytę i widzę, że na przykład trzy półki mam wycięte z innej płyty. Jak to się stało, nie wiem, nie mam bladego pojęcia. No ale to trudno, no i dwa trawersy wyszły z bielszej niż ta, która jest tutaj w standardzie. Ale to mówi się trudno, żyje się dalej, będę musiał z tym jakoś żyć, nie? Generalnie, jeżeli jesteś osobą, która ma zamiar zostać stolarzem, bądź już nim jest, trafiłeś tu zupełnym przypadkiem, widzisz mnie jako takiego wariata na YouTubie, to zapraszam Cię do grupy, która powstała na Facebooku i zrzesza ona meblarzy, stolarzy i w ogóle osoby z branży. Zarówno te, które już są, albo te, które wchodzą. Zapraszam Cię na mojego Instagrama. I widzimy się w kolejnej części. Kolejna część będzie poświęcona większej ilości w szafce, szafkom wiszącym, słupkowi na piekarnik. Wtedy tam w tym słupku na piekarnik wyliczymy sobie już inne fronty, bo tam fronty będą dolne tylko dwa, a piekarnik będzie na wysokości blatu roboczego. Tak więc no generalnie będzie wesoło, ale to wszystko w przyszłym odcinku, więc ode mnie jest to tyle, trzymajcie się ciepło. Ja uciekam do domu, jest godzina 17:20, powinienem być już dawno w domu, ale jeszcze mnie tam nie ma, więc ja już jadę, a wy zostańcie ze mną i dziękuję, że czekaliście. Pozdro, wariaty.